Elo, elo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to crossa Eskera po drobnych przeróbkach. Na tyle drobnych, że rower zszedł do około 8 kg. Będzie 8 z przodu, ale dokładnie ile to Wam powiem później. Powiem Wam dzisiaj, co zmieniłem, dlaczego, jak to się mniej więcej sprawdza i czy w ogóle było warto, jak to mniej więcej wychodzi pieniężnie, czy gra jest w ogóle warta świeczki, bo sam rower nie jest tani, do tego jeszcze jakieś komponenty, które mam z różnych, że tak powiem, źródeł, więc też mniej więcej opowiem Wam dokładnie co i jak i czy efekt był dobry. Od razu wytłumaczę, dlaczego tutaj jest tyle koloru złotego, chociaż nie jest tak dużo, jakby się wydawało, ale na pewno bardzo kontrowersyjna jest tutaj ta owijka. Ja jakiś czas temu stwierdziłem, że zrobię ankietę i zadam Wam pytanie, jaki kolor byście widzieli tutaj w tym rowerze. I do wyboru był złoty, a skromny, był pomarańczowy ze względu na sentyment do Meridy i ewentualnie czy jakiś inny. Ponad 50% osób wybrało kolor złoty, a skromny. Więc stwierdziłem, że pójdę w ten deseń, choć miałem nadzieję, że te 50% to będzie właśnie kolor pomarańczowy, ale wy wybraliście złoty, więc na taki też się o to skusiłem. Zacznijmy może od owijki. Supacas, jakiś tam Gold Edition. Owijka jest na tyle, że tak powiem, może kontrowersyjna czy wyzywająca, że ją kupiłem na rowerturze za 119 zł. Była przeceniona za 199, czyli bardzo dobra promocja, jakieś 40% taniej, więc spoko cena, chyba ze względu na to się na nią połasiłem. Odnośnie rowerturu ostatnio pisali do mnie o współpracę, ale odmówiłem z pewnych przyczyn, ale poprosiłem, żeby przysłali mi ją w miarę szybko. I nie licząc samych względów tutaj wizualnych, to nie należy ona do tych takich super świetnych, jak to jest tego znany Supacas, ale też nie należy do tych takich zwykłych plastikowych. Jest ona taka nawet dosyć przyjemna, dosyć miękka, więc ogólnie jeżeli chodzi o same korzystanie z niej, jest na razie ok. Wydaje mi się, że ona może być nawet w miarę trwała, ale na pewno jej plusem jest to, że jest dobrze widoczna w nocy. Niestety Supacas nie dogadał się z Garbarookiem, ani z KMC, ani z Rockbrosem co do próby złota, bo jak widać te złoto na przykład w Garbarooku, a w Supacasie jest troszeczkę inne. Jest szansa, że może w jakiejś tam dalszej przyszłości zmieniłbym tą owijkę i pewnie wpadłby Lizard Skin, który jest już troszeczkę ciemniejszy, bo tak to on trochę ta owijka nie pasuje tutaj do reszty komponentów. Dobra, jak już wspomniałem o Garbarooku, zmieniłem Garbarooka ze względów oczywiście też wizualnych, że jest tutaj ta złota koronka i trochę ze względów wagowych, bo w porównaniu do SLX-a, kasety, która tutaj była, ta kaseta jest o jakieś 200 gram lżejsza. Akurat ona jest trochę brudna. Chyba pierwsze czyszczenie nie wyszło mi tak idealnie, bo na tym łańcuchu mam zrobione może z 10 km. Prawie całość wykonana jest tutaj z jednego elementu, nie licząc tej dużej koronki. W środku jest bardzo, bardzo dużo przestrzeni, więc nie ma co się dziwić, że wagowo wyszło dużo, dużo taniej. Do tego dopasowałem sobie tutaj z kółeczka do zębatki też od Garbarooka. Jedno większe, drugie mniejsze. I dzięki temu tu ta przerzutka obsłużyła kasetę z rozpiętością 11-46, bo standardowo Shimano SLX, które tutaj było tutaj zamontowane, to było 11-42. Czyli jakbym chciał teraz pojechać w góry, to mam troszeczkę większe przełożenie z tyłu, gdzie już kąty po 20% można śmiało wjeżdżać. Z przodu mam moją tradycyjną zębatkę Banlessa 44 Oval. Myślę, że w przyszłości jakbym miał zmieniać to chyba na rozmiar 42. 44 to nie jest już mi chyba aż tak mocno potrzebne. Tak jak już
trochę poużytkowałem. 40 jest troszeczkę za mała, więc chyba w przyszłości poszedłbym w 42. Aby było jeszcze więcej złota w złocie, no to wleciał łańcuch KMC. Niestety jakiś czas temu zakupiłem łańcuch KMC gdzieś na OLX-ie. Była mega okazja, ale ta mega okazja się okazała tak mega, że musiałem kupić nowy, bo tamten się okazał nie dość, że delikatnie używany, to jeszcze za krótki, więc no niestety musiałem ponieść kolejne koszty, aczkolwiek łańcuch KMC to jest około 150 zł, gdzieś tam okazyjnie, jak chyba ściągnąłem z Bikefasta. Przy okazji zakupiłem też takie śrubeczki, żeby tutaj było bardziej designersko. Tych śrubeczek będzie trochę więcej, bo akurat się skończyły. Myślę, żeby tutaj jeszcze dać 3. O, gołąbek. Tu oznaczam materiał jako sponsorowany, bo na Garbaruka dostałem dosyć dobry rabat w zamian za to, że wspomnę o tym, że go mam. Tu pod spodem miałem koszyczek w kolorze czerwonym, dlatego stwierdziłem, że aby było jeszcze bardziej złoto, to wsadziłem tutaj koszyk Rockbrosa. Z Rockbrosa też do mnie ostatnio pisali z Niemiec o współpracę. Odpisałem do nich, ale się nie odezwali. Teraz zamiast wydawać na ten koszyk, nie wiem, z 20-30 zł, to tak, czy może nawet 4 dychy, już nie pamiętam, na Allegro kupowałem, to tak, to może mi chociaż przysłali za friko. Jest on wykonany, jest on aluminiowy, waga 33 gramy. Z rzeczy takich, które tutaj zmieniłem, to siodełko wraz ze sztycą jest zmienione tylko na poczet tutaj dzisiejszego filmu, bo w porównaniu do mojego standardowego siodełka i sztycy, które używam na co dzień, to jest 200 gramów lżejsze. Siodełko jest teoretycznie Selle Italia, ale czy to leżało obok Selle Italia, to nie wiem. To jest siodełko, można powiedzieć, z niewiadomego pochodzenia. I powiem Wam szczerze, że nie jest wcale takie niewygodne, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka, tylko na przykład w moim przypadku ono by musiało być jeszcze troszeczkę bardziej przesunięte do przodu, bo standardowo, jeżeli teraz na przykład jest sztyca bez offsetu, to mimo tego kości nie układają się tutaj w tym momencie i troszeczkę to zaczyna uwierać, a generalnie tak to jak przesunę 4 literki bardziej do tyłu, to jest spoko. To ogólnie jest spoko, ale mówię, no bardziej gdzieś tutaj te kości lądują w tym miejscu, co już nie jest wygodne i nawet przejechanie teraz 2 km nie było takie miłe, szczególnie bez pampersa. Aby rower lepiej wyglądał i szybciej jeździł, to przejdźmy teraz do masy rotującej, czyli koła i opony. Koła to już wcześniej wspominane Vinci GRV44. To są koła, które dostałem do testów, więc dlatego też tutaj ten materiał oznaczam jako sponsorowany. Koła o bardzo zacnej wadze, jak na ten stożek, to jest 1470 gramów na piastach Vinci. Charakteryzują się tym, że do nich na przykład nie jest potrzebna taśma, opaska, czy żadna taśma do tublesa, bo one w środku są praktycznie pełne i mają jedyny otwór tylko właśnie tutaj na zawór, a tak to nie posiadają żadnej szczeliny i bardzo ładnie się je uszczelnia. Są w systemie hookless i jak byłem trochę sceptycznie nastawiony do systemu hookless, tak tutaj na razie póki co nie narzekam. Opony Wolfpacka bardzo fajnie się na niej układają. Na system hookless też się ładnie zakłada, więc jeżeli nie będziemy przesadzać ściśnieniem, bo ogólnie system hookless, czyli ten bez haczyków, nie lubi za dużych ciśnień i za małych opon. Generalnie też jest tak, że jeżeli się na przykład korzysta w szosie z hooklessów, to najmniejszy rozmiar opony, jaki można włożyć, to jest 28 mm. 25 jest ryzyko, że może spaść z opony, z obręczy. Opony Wolfpacka Super Speedy, korzystam już od dłuższego czasu i jestem z nich naprawdę mega zadowolony. Na jakiś czas musiałem z nich rezygnować na czas urlopu, bo akurat przed samym urlopem gdzieś mi się ona przebiła i mleczko Bontragerowskie, które używam, nie chciało tego zalepić. Na szczęście ostatnio widziałem na internecie taki film, że ich mleczko wszystko zalepia, więc zaryzykowałem i
Skorzystałem z tego mleczka i faktycznie tutaj zalepiło. Mam jeszcze oponę, która nie chciała się zalepić, a dokładnie jest to opona szosowa, więc może zaryzykuję tam i zobaczymy, czy to mleczko faktycznie jest takie genialne. Ale te opony Wolfpacka są super, bo szybko jeżdżą po asfalcie, po szutrach, a dzięki temu, że po bokach jest taki bieżnik, to też sobie jakoś fajnie radzi. Sorry najmocniej, że ten rower nie jest idealnie czysty, ale mi rower służy do jeżdżenia. Fakt, że bardzo zależało mi na tym, żeby ten rower też jakoś tak fajnie, przyzwoicie wyglądał, ale nie mam czasu, żeby go pucować i czyścić. Chociaż akurat mam ten tydzień taki trochę spokojniejszy, gdzie przygotowuję się do Robinsonady, a przygotowuję się mianowicie tak, że głównie odpoczywam. W tym tygodniu niestety dopadło też mnie jakieś choróbsko i niestety wolałem jednak trochę postawić na wypoczynek niż na dokręcanie jeszcze jakiejś tam formy. Dobra, co mi to dało? Generalnie, jak widzieliście może wcześniejszy film, gdzie wypowiadałem się, dlaczego wybrałem Crossa Eskera 7, miałem pewne obawy, bo tak jak na przykład po treku Emondzie, który był to jeden z moich takich rowerów marzeń, miałem oczekiwania bardzo duże, to się troszeczkę, można powiedzieć, zawiodłem. Aczkolwiek nie uważam, że to jest zły rower, tylko miałem trochę inne oczekiwania, a co innego wyszło w praktyce. Tak tu wolałem pójść w drugą stronę, nie mieć dużych oczekiwań i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Wyszło to, że rower w porównaniu do Meridy Silex jest szybszy i wygodniejszy. Wiadomo, Silex jest znany z tego, że jego geometria jest bardzo komfortowa, aczkolwiek tu ten rower się do mnie świetnie wpasował. Naprawdę się fajnie zgrywamy, dlatego też jak jechałem 330 km pod wiatr do Rybnika, wybrałem Crossa Eskera z szosowymi kołami, bo na tym rowerze tworzymy praktycznie jedność. Są jeszcze parę detali, które można byłoby poprawić, ale naprawdę na rowerze jeździ mi się mega dobrze. Na pewno jest on wygodniejszy od Emondy, dlatego pozwoliłem sobie wtedy na ten dłuższy dystans pojechać właśnie na gravelu z szosowymi oponami. Plusem jest to, że rower jest zwinny, rower jest szybki, rower jest lekki. Minusem jest to, że rower jest sztywny i nie pochłania on tak drgań w przeciwieństwie do Meridy Silex. Wydawałoby to się dziwne, bo przecież Silexa miałem aluminiowego, ale już nieraz o tym wspominałem, że wszystko jest zależne od tego, jak te rury w rowerze, w ramie karbonowej są wyprofilowane. Bo można zrobić tak, że karbon będzie pochłaniał drgania, a można zrobić tak, że rower będzie super sztywny. I ten taki właśnie jest. Jest super sztywny. Jeżeli potrzebuję więcej komfortu, to muszę manewrować z ciśnieniem w oponach. Ja nigdy nie potrzebowałem super komfortowego roweru, jeżeli chodzi o wybieranie nierówności. Bardziej chodzi mi, żeby geometria była odpowiednia. Podsumowując, z roweru jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. Miałem takie średnie oczekiwania, a oczekiwania przerosły te możliwości, a szczególnie nie tylko co do komfortu, ale i co do wagi, do której zaraz przejdziemy. Właśnie, zapomniałem jeszcze wspomnieć, że mam tutaj korbę przełożoną z poprzedniego roweru. Jest teoretycznie ta sama, tylko że ramię korby nie jest 175 mm, a 172,5 mm. I przez co mam tutaj też pomiar mocy Inpika. Akurat tutaj jednostronny zmieścił się, choć nie ma za dużo miejsca. I łapa jest akurat, bo sam mechanizm korbowy jest od GRX-a 600, ramię lewe jest od GRX-a 800. Przez co rower jest jeszcze ciut lżejszy. Możecie oczywiście pisać w komentarzach, jak Wam się ten rower podoba, co byście Wy zmienili. Czy ta owika Wam tutaj pasuje, czy nie pasuje. Generalnie na zdjęciach może ona wyglądać średnio, ale naprawdę w rzeczywistości jakoś to wygląda. Nie jest tak źle, jakby się wydawało. Myślę, że mówię, w przyszłości mogłaby tutaj owika wpaść ciut ciemniejsza, żeby trochę bardziej pasowała do tutaj tych innych złotych elementów. Co najważniejsze, mi się wszystko tutaj podoba. Rower stał się na pewno teraz wyjątkowy. Oczywiście
Wiem, że w komentarzach będziecie pisać, że są to kolory albo kościelne, albo cygańskie, ale efekt dla mnie jest naprawdę super. Dobra, no nie pozostaje mi nic chyba jak zważyć rower. Zobaczymy, jaka wyszła waga finalna. Od wagi tej, co wyjdzie, trzeba odjąć oczywiście pedały, które ważą 400 gramów około. Koszyki tam 38 są te dwa czarne i 30 chyba 3 ten złoty. No i tutaj jakiś uchwycik na blender ten, więc łącznie, ja już wcześniej sobie to podsumowałem, to jest jakieś 550 gramów, które tutaj można odjąć od wagi końcowej, jeżeli mamy liczyć wagę roweru w takim podstawowym secie bez pedałów. Taki, można powiedzieć, takiego golasa. Dobra. Gdzieś tu miałem taką bardzo profesjonalną wagę. O. Generalnie ta waga już jest zweryfikowana. Ja już wcześniej też specjalnie ważyłem inną wagą i ta waga wychodzi naprawdę bardzo podobna. Nie wiem teraz, ile dokładnie waga pokazała, ale powinno być to około 8,7 kg. Czyli po odjęciu 550 gramów to mamy niecałe 8,2 kg. 8,150, więc wydaje mi się, że ładna waga. Tu, aby zbić na przykład tą wagę, można by było zmienić koła na nieco lżejsze o mniejszym stożku. Patrzyłem na takie, które są około 200 gramów lżejsze i wtedy już ta waga byłaby taka idealna, poniżej 8 kg. 8,2 to i tak jest bardzo ładnie, bo patrząc nawet na inne rowery, nawet jak ostatnio chłopaki z Białego Stoku pokazywali rower, który mi się bardzo, bardzo podoba i jest to takim moim marzeniem. Rower, który jak na markę premium nie jest aż tak strasznie drogi, chociaż jest na bardzo podobnym osprzęcie, co tutaj ten Cross Esker 7, waży 8,7 kg bez pedałów. Ale tam widać, no rama jest troszeczkę inaczej wykonana. Ale na przykład rower Trek Checkpoint, który pewnie kosztuje 60 tysięcy, ma taką samą wagę. Więc no, według mnie jest to bardzo zacna waga. Miałem cichą nadzieję, że zejdę poniżej 8 kg i mówię, żeby zrobić to, musiałbym wziąć i zmienić jeszcze koła. A właśnie, bo jeszcze nie pokazałem jednej rzeczy. Bo mówiłem o wijce, a zapomniałem wspomnieć o kierownicy. Tu jest zamontowana kierownica Pro PLT. Jest to kierownica bardziej szosowa, aczkolwiek ja nie jestem jednak zwolennikiem flary. Miałem już tam parę razy i jakoś bardziej lepiej mi się jeździ na pewno na bardziej prostej kierownicy. Bardzo, bardzo wygodny chwyt tutaj szerszy. I kierownica też jest w miarę lekka. Nie pamiętam dokładnie, nie wiem dokładnie jaka jest jej waga, ale w rękę jak się weźmie to naprawdę jest bardzo, bardzo leciutka. Ja wiem, że może powiecie, że zgapiam, ale no trzeba to zrobić. Cyka, co nie? Dobra, jeszcze na szybko podsumowując koszta, no to tak, rower dycha. Koła normalnie całe 6000, ale ostatnio można wyhaczyć je w promocji chyba za dokładnie 3800. To są model 2022 rocznik, Vinci GRV 44, 1470 gramów. Naprawdę bardzo zacna waga. Opony Wolfpacka 250 zł. Ze zniżką Veloberta 225, waga 408, chyba podają, że 480, ale z tego co pamiętam, chyba 465 gramów, więc naprawdę bardzo zacna waga. Łańcuch 150, kaseta garboruka normalnie kosztuje 1000 plus kółeczka do tego 200, owika wyhaczona okazyjnie z 200 zł na 120, koszyk. Śrubki to już są takie drobne niuanse. No tanio nie ma, tanio nie jest. Generalnie jakby to zliczyć wszystkie te koszty, to wyszłoby pewnie około jakieś tam 17-18 tysięcy. Oczywiście to są ceny katalogowe. Nawet wiecie doskonale i ja to też nie ukrywam, że ja pracuję w sklepie rowerowym i prowadzę kanał na YouTubie, więc też mam jakieś tam swoje rabaty.
o których nie będę Wam otwarcie mówił, bo to jest, można powiedzieć, taka tajemnica handlowa, więc nie wypada. Ale myślę, że każdy z Was, jeżeli sobie dobrze poszuka, to myślę, że można za 10, 15, może 20% tego, co teraz powiedziałem, wyhaczyć te rzeczy. Bo tak jak same koła, tak mówiłem, kosztują niecałe 6 tysięcy, a jest promocja na nie teraz za niecałe czwórkę, a naprawdę zacne koła. Rower, jakbyście gdzieś poszukali, ponegocjowali, to myślę, że też nie ma problemu, żeby zdychy kupić za dziewiątkę. Więc to są, mówię, takie już takie kwestie bardziej trochę indywidualne. Z roweru ogólnie jestem zadowolony, nie licząc trochę napędu. Bardzo marzyło mi się, żeby w końcu mieć Shimano GRX ze względu na to, że napęd jest, że łapy są bardzo ergonomiczne, kosztem tego, że same działanie przerzutki tutaj GRX-a bardzo, bardzo mi się nie podoba. Na początku musiałem jeszcze trochę pomanewrować tutaj z tym takim krótkim pancerzykiem. Myślałem, że to przez to te działanie nie jest takie dobre, dlatego go troszeczkę skróciłem. Jak go skróciłem, się okazało, że działa jeszcze gorzej. Jak dałem go trochę dłuższego, to działa to troszeczkę lepiej. Aczkolwiek nie jestem zadowolony, bo pierwszy tutaj jest taki element, który on sobie lata i wydaje bardzo takie dziwne dźwięki. No, nie wiem. Po drugie, przy włączonym sprzęgle na wyższych koronkach działa to już dosyć topornie. Jak się wyłączy sprzęgło, to działa to dużo lepiej, ale ostatnio mi spadł łańcuch bez włączonego sprzęgła. Więc no tutaj akurat z GRX-a jestem średnio zadowolony póki co, ale nie chcę jeszcze tutaj wydawać jakiejś konkretnej opinii, bo też niedawno zmieniłem łańcuch na nieco dłuższy, więc może też to działanie będzie tutaj teraz trochę inne. Dobra, no cóż, tyle. Piszcie w komentarzach, co Wy o tym wszystkim sądzicie. I tak najważniejsze, że mi się podoba, ja będę na tym jeździł, ja się będę na tym ścigał. Zawsze jestem zdania tego, że rower, osprzęt powinien być adekwatny do Waszego poziomu wytrenowania. Jak wiecie, no ja trochę trenuję, noga jest, więc myślę, że ten osprzęt jest teraz dla mnie odpowiedni i że wykorzystam w pełni jego możliwości. A czy tak będzie, okaże się na kolejnych zawodach, które są już niedługo. Więc jeżeli film Wam się podobał, to pamiętajcie o łapce, dzwonku, subie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.